Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Witam serdecznie. Zacznę od cytatów. Niehumanitarna rzeź zagłada gatunku, tak mówią proekologiczni działacze, o tym, co ma rozpocząć się w sobotę, czyli masowy odstrzał dzików, które mają przeprowadzić, nie dziki, tylko ten masowy odstrzał mają przeprowadzić na, pol, na polowaniach zbiorowych myśliwi. Zrzeszeni w Związku Łowieckim, a wnioskował o to, a może tylko poprosił minister środowiska Henryk Kowalczyk, choć on mówi, że nic nadzwyczajnego się nie będzie działo w ten weekend. Ale formalnie, jaki jest Pana udział w tej akcji czy decyzji? Toczą się polowania na dziki przecież od wielu lat. Plan odstrzału w tym roku wynosi, jeżeli dobrze pamiętam, 185 tysięcy. Jest wykonany w tej chwili w 90 Procentach. W tym roku, to znaczy w 2019? Czy nie, w jakimś sezonie? W sezonie. Sezony się liczy, one się nakładają. Lata się nakładają. I ja bardzo szanuję decyzję Henryka Kowalczyka, bo jest bardzo racjonalna i odpowiadająca również jej oczekiwaniom. Naukowcy, bo jakaś historia zapanowała, tu ja nie widzę jakichś obiektywnych danych podawanych przez wielu wypowiadających się. Naukowcy, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o zwalczanie chorób, przecież podstawą Depopulacji dzików na niewielkim obszarze Polski jest zwalczenie afrykańskiego pomoru świń. Naukowcy, Instytut Weterynarii główna instytucja naukowa w Polsce, zajmująca się zwalczaniem chorób, twierdzą, że te dziki trzeba ograniczyć. Zresztą takie są zalecenia EFSA, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, który sugeruje, że na terenach, gdzie choroba występuje, powinno być maksymalnie jedna dziesiąta dzika na kilometr kwadratowy. Kraje się A co z wędrowaniem dzików? Dziki wędrują na niewielkie odległości. To nie są jacyś dobrzy piechurzy, którzy pokonują... Niewielkie se... to znaczy jakie? Kilkadziesiąt kilometrów rocznie. Żyją w stadach, które się trzymają na jakimś terenie. Nie przemieszczają się setek, setek kilometrów. Jak niektórzy sądzą, to nie są jacyś piechurzy. Kraje, które obawiają się przyjścia choroby która jest również przenoszona przez ludzi, bo tych czynników przenoszenia jest wiele, zabezpieczają się w ten sposób, że dokonują masowej depopulacji dzika. A u nas to nie będzie masowa depopulacja dzika? My nawet nie wiemy, ile tego dzika w Polsce jest. Dane są głęboko nieprecyzyjne. Dane Polskiego Związku Owieckiego, one sobie same, same czasami zaprzeczają. Mówi się, że może tych dzików w Polsce być od dwustu parudziesięciu tysięcy do miliona. No, czyli rozrzut taki, że właściwie nikt dobrze nie wie, ile to jest. Ale jest pan Z... pewien, że nie będzie zagłady gatunku, że dziki no, oczywiście, w Polsce że zostaną. No nie. przede, przede wszystkim polowania nie odbywają się na terenie, nie będą się odbywały na terenie Całego kraju. Chodzi o to, żeby te polowania, które i tak się odbywają, były przeprowadzone w sposób racjonalny, tak, żeby dziki się nie rozpierzchały. Bo w tej chwili to często jest tak, że myśliwy idzie na polowanie, gdzieś tam strzela, robi hałas, dziki wystraszone uciekają. Więc polowania i myśliwi o tym doskonale wiedzą, oni są fachowcami przeszłości. No ale i też, też ci naukowcy, którzy mówią, że polowanie na dziki jest bez sensu, jeśli chodzi o zwalczenie SF, to wskazują na to, że, że takie. Takie masowe polowania spowodują w dzikach właśnie skłonność do przemieszczania się. Polowania odbywa... odbywają się, zorganizowane, duże polowania w ten sposób, że od zewnątrz się to polowanie organizuje, żeby dziki się nie rozpierzchły i myśliwi wiedzą, jak to czynić. Ja chcę powiedzieć, że. W Polsce środowiska ekologiczne, które cenię i szanuję, bo przecież każdy chyba troskę o przyrodę wykazuje, są bardzo przeciwne jakiemukolwiek ostrzałowi dzików, uważając, że one powinny w sposób nieskrępowany się rozwijać. Otóż proszę pana, profesor Elżanowski, znany, znany obrońca praw zwierząt, Mówi, że dziki trzeba odstrzeliwać, ale nie na taką skalę, czy, tylko ale systematycznie skalę? w ciągu roku. Ale czy on wie, Nie mówi na jaką, mówi jaką, na on jaką wie, skalę, właśnie. tylko to nie jest tak, że wszyscy są przeciwnikami w ogóle strzelania do dzików. Ja nie wiem na jaką skalę, bo nigdy nie słyszałem żadnych danych ze strony tego pana. Natomiast chcę podać, że Niemcy, którzy o przyrodę swoją dbają i mają pieniądze również na to, w ubiegłym roku odstrzelili 836 tysięcy dzików. Ale nie pójdziemy ich śladem. Nie, bo u nas chyba tych dzików aż tyle nie ma. Nawet te dane najbardziej optymistyczne czy pesymistyczne, zależy jak na to patrzył, mówią, że chyba takiej ilości dzików w Polsce nie ma. Czyli Niemcy wybili więcej dzików niż w całej Polsce jest. A w ogóle I... dzik jest zwierzęciem według pana pożytecznym? Tak, oczywiście. On ma swoją niszę w ekosystemie. Jest potrzebny również, jak, jak niektórzy twierdzą, spulchnia glebę, niszczy szkodniki, larwy itd. Tak tak no Ale... To co będzie, jak będzie 0,1 dzika na kilometr? To cze... co będzie z tymi lasami w, w tych miejscach? W niewielkiej części Polski chcemy stworzyć... Pani redaktor, ja myślę, że wielu ludzi, którzy na ten temat się wypowiadają, nie do końca wiedzą o co chodzi. Mamy, no mamy, zajęcie, mamy od kilku lat we wschodniej części Polski afrykański pomór. Choroba, która została zawleczona nie bardzo wiadomo, w jaki sposób z Afryki do Europy, jest w tej chwili w wielu krajach europejskich, jest w krajach nadbałtyckich, w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, w Rumunii, Ba, pojawiła się w Belgii również w tych krajach, gdzie choroba się pojawia, i tych krajach, które są przerażone ze względu na wielkość produkcji trzody chlewnej, boją się, że choroba się do nich przywlecze. Odstrzał dzików jest jednym, z, jednym ze sposobów zwalczania tej choroby. Wszyscy to czynią. Jest, takie są zalecenia z Brukseli. A I... pozostałe sposoby to jest bioasekuracja. bioasekuracja. Jak się sprawdza do tej pory bioasekuracja? Sprawdza się na tyle dobrze, że od 14 września, czyli już ponad 4 miesiące, nie mamy przypadków w polskich chlewniach. Chociaż ja jestem realistą i sądzę, że jakieś pojedyncze przypadki pewnie się pojawią. Szczególnie wiosną, kiedy pojawi się, będzie ciepło i pojawi się większa ruchliwość tych wektorów, które przenoszą z przyrody. z przyrody, Właśnie z dzików przenoszą, bo to są gryzonie, to mogą być ptaki. Niestety również jakieś badania... No właśnie, bo panie ministrze, bo, bo przeciwnicy tego odstrzału mówią, że przecież dzik nie wejdzie do chlewni i nie zawlecze tam no tak, wirusa. No, bo mówią rzeczy zawlecze... tak, Banalny a wejdzie? Nie wejdzie. I oczywiste. Dzik nie wejdzie tylko, wejdzie tylko, że chory dzik, który buchtuje na łące, który jest w lesie, który zanieczyszcza ściółkę, zanieczyszcza odchodami swoimi siano na łące na przykład, to wirus z tego dzika i padłego i żywego jeszcze przez parę dni chorego, może być przeniesiony zarówno przez ptaki, może być przeniesiony przez szczury, myszy ponoć również przez owady. To by było już dramatyczne, ponieważ my nie jesteśmy żadnego budynku w stanie odizolować, żeby muchy do niego się nie dostały. Ja przynajmniej Ale mówi pan ponoć, że owady... Są, są, takie, są... są takie badania w Belgii, że niektóre gatunki much, może ich w Polsce nie ma, ja do końca nie mam wiedzy na ten temat, również mogą przenosić w swoim ciele wirusa. Na pewno rolnicy... Może my w ogóle sami wiemy na rol... temat sposobów tak, przenożenia tej choroby. To prawda. Choroby. To jest choroba, która I troszkę, się... troszkę państwa działa na oślep, nie? nie. Na pewno... Opinie są jednoznaczne, że zmniejszenie populacji dzików, czyli choroby w przyrodzie, jest sposobem na ograniczenie przemieszczania również do chlewni. O tej chorobie rzeczywiście niewiele wiadomo, i ona pojawiła się w, stąd nazwa w Kongo w XIX wieku. Jest chorobą, która może się mutować. W tej chwili mamy pewność, że nie przenosi się na inne gatunki zwierząt poza świnią domową. Nie jest w żaden sposób szkodliwa dla ludzi ani mięso nie jest szkodliwe. Natomiast powoduje wielkie skutki gospodarcze, bo wiele krajów, trochę ze strachu przed chorobą, wstrzymuje natychmiast import y, mięsa z tych krajów, gdzie się choroba pojawia. Panie ministrze, są myśliwi, którzy zapowiadają, że nie. Wezmą udziału w tych polowaniach ze względów etycznych, bo nie będą strzegać, strzelać do prośnych loch. No do tej pory nie I, polowali? Ale na, na prośne lochy może nie polowali Dobrze, no do tej nie pory, mówią, na że, to nie, że to nie jest zgodne z ich etyką. W populacji tych loch prośnych jest niewiele. Zresztą pojawiła się również od wielu lat sytuacja taka, że lochy prośne są całym rokiem. Ze względu na udział kukurydzy, która ma różne hormony, nabywanie. Jeżeli taka postawa nie będzie odosobniona, bo są sygnały od, od myśliwych, że niektórzy pójdą na te polowania jako członkowie Związku Łowieckiego, ale nie będą strzelać, czy wtedy ta akcja się uda? Ja nie wiem, jakie są zasady w Polskim Związku, nie jestem myśliwym. Nigdy nie chciałem i nie będę myśliwym. Natomiast są również i obowiązki Polskiego Związku. To nie jest organizacja jak przez dziesiątki lat, która miała tylko i wyłącznie prawa, nadane notabene przez Bieruta. To jest organizacja, która musi również czuć swoją odpowiedzialność za sytuację epizootyczną w Polsce. Ja mówię to dość zdecydowanie, jestem o to oskarżany potem, że do zwalczenia afrykańskiego pomoru, do tego, żeby nie przewlokło się to do głównych centrów hodowli świń w Polsce, czyli Wielkopolska i Kujawsko-Pomorskie, jest potrzebne ograniczenie zarówno w strefach już istniejących, jak i w takim pasie, który sprawi, że te dziki nie przeniosą się na wschód. Ale oczywiście, żebyśmy to nie, zakończyli. Nie, nie, nie ma na zachodzie żadnego planowanego dodatkowego odstrzału. Oczywiście ma pani rację, że bioasekuracja jest drugim niezbędnym warunkiem i gospodarstwa są coraz lepiej zabezpieczone. Ale trzeba też powiedzieć, że mamy taką część również gospodarstw, małych, słabych, ze starymi budynkami, których nie da rady odizolować. One są niemożliwe do uszczelnienia. Dlatego tym rolnikom proponujemy od kilku lat i na to idą ciężkie pieniądze, żeby zrezygnowali z hodowli świn tam, gdzie nie są w stanie zabezpieczyć gospodarstwa. Dopłacamy również. Между zmiany profilu produkcji, nie jesteś w stanie zabezpieczyć budynków, masz tam parę sztuk świn, bardziej z tradycji niż z dochodów, to zajmij się bydłem mięsnym, może drobiem, może gęśmi, może czym, czymś innym i na to państwo daje również pieniądze. Ale Więc są też takie sygnały, jest, że, że nawet pracownicy inspek inspekcji weterynaryjnej nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Mówią o tym rolnicy, inspektorzy weterynaryjni twierdzą, że to jest nieprawda. Ja wczoraj spotykałem się ze związkiem zawodowym ich reprezentującym Mówiłem również o tym, że są ze strony rolników. Mówią, zarzuty, że to jest nieprawda, że ale nie jest taki film, który pokazuje, że jak to wygląda. Tak, na przykład bo... ma taki film. Z tego będą też wyciągane konsekwencje wobec lekarzy weterynarii, bo lekarze nie mogą być przyczyną roznoszenia choroby. Oni mają duże, duże uprawnienia, wręcz policyjne, wobec rolników, każą rolników, wymuszają na rolnikach określone zachowania taka jest ich rola, ale sami nie mogą być przyczyną roznoszenia choroby czyli dezynfekcja butów, stroje ochronne, samochody, które jeżdżą po gospodarstwach, przenoszenie próbek. Panie, Musi Panie, być Panie ministrze, dzisiaj spotkanie u prezydenta z pana udziałem czegoś. Co się Pan spodziewa ze strony prezydenta, który się deklarował jako obrońca zwierząt, jako przeciwnik polowań? W 2015 roku, w czasie kampanii. Bardzo to sobie cenię. Prezydent odpowiada za całe społeczeństwo i nie może bagatelizować żadnych głosów. Postaram się przedstawić te wszystkie argumenty, o których mówię publicznie, żeby, że zwalczenie afrykańskiego pomoru wymaga zmniejszenia ilości dzików w Polsce. Na części Polski dementuję, że to polowania będą w całej Polsce. Jakieś głosy słyszałem ze Szczecinka, Szczecina. Jakaś aberracja następuje. Czyli jeśli prezydent powiedziałby i pan powstrzymajcie pan prezydent, od dzików, i, i, i to, to co? Panu prezydentowi takie argumenty, które myślę, że dla człowieka rozsądnego, myślącego, a prezydent na pewno takim jest, również będą podstawą do jakichś sugestii czy decyzji. Tu nie Czyli ma nic nie będzie powstrzymania tu, nie ma, tu nie ma nic nadzwyczajnego. Panie Toczą się polowania, które były. jedynie będą bardziej skoordynowane, żeby były bardziej skuteczne. Nie zaniedbujemy bioasekuracji, wydajemy na to duże pieniądze. Panie ministrze, ale. Jeśli prezydent powie, dajcie spokój z tym odstrzałem, powstrzymajcie to, to się ludziom nie podoba. Ale y, ma nakazać Polskiemu Związkowi Łowieckiemu odejście od tego, czym on się do tej pory zajmuje? Nie, nie, to, nie. Nie, Ale ro, nie jeśli... rozumiem tej sugestii. Jakiejś sugestii? No mówi pani, że prezydent może zabronić polskiemu związkowi łowieckiemu ja polizne. No, ale, ale nie, jeżeli, ale je, mówi pani, nie. że jeżeli by pan prezydent polecił wstrzymać odszczały nie, polskiemu jeżeli, związkowi Łowieckiemu? Nie, 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 jeżeli, jeżeli by polecił panu ministrowi Kowalczykowi i panu powstrzymanie e, pewnego rodzaju nacisku na Związek Łowiecki? Polski Związek Łowiecki ma plany odstrzałów co roku zatwierdzane. Ten, to... plan, ten plan nie jest wykonany do tej pory. No Myśliwi muszą czy on go jest... wykonać. Czy nie dzieje się nic poza tym planem nadzwyczajnego w związku z asf Nic się, nie, nic się nic? nie dzieje nadzwyczajnego. Tyle, że polowania mają być skoordynowane. Nie chodzi pojedynczy myśliwy sobie gdzieś po lesie strzela i straszy dziki, tylko jeżeli efektem ma być zmniejszenie ilości dzików, to trzeba przeprowadzić to w sposób racjonalny i to mają zrobić myśliwi. Minister Środowiska nie wydał im żadnych nie wiem, nakazów, poleceń. Poprosił. poprosił o to, żeby skoordynować w trzech weekendach, w najbliższych weekendach, skoordynować yy, tak polowania na Sąsiednich obszarach przez kolejne sąsiednie koła łowieckie na obwodach łowieckich, żeby ten odszał był skuteczny. My nawet do końca nie wiemy, ile na tych terenach jest dzików. Natomiast jeżeli nie uczynimy teraz tego, kiedy nie ma kukurydzy na polach, kiedy nie ma liści, kiedy myśliwi wiedzą, gdzie dziki odpoczywają, gdzie zdychają, gdzie żerują i tak dalej. Jeżeli teraz tego nie zrobimy, to ja nie mam żadnej pewności, że choroba, która może spowodować kilkadziesiąt miliardów złotych straty, nie przeniesie się dalej w Polskę. I to była rozmowa monotematyczna. Zapraszam następnym razem na wielotematyczną rozmowę. Bardzo Dziękuję, będę bardzo. wdzięczny za zaproszenie. Jan redaktor. Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dobrego dnia.